my late arrival to a to commemorate something that that took place last year, which was the anniversary of the Lublin Union. Po pierwsze, jestem tu dlatego, aby stawić się na zaproszenie i w jakiś sposób uhonorować wydarzenie zeszłoroczne, czyli rocznicę Unii Lubelskiej. But I think we need to think more about the Lublin Union. Oczywiście traktujemy Unię Lubelską jako sytuację, która dała początek tego, co dzisiaj możemy nazwać współpracą europejską, ale też ponadnarodową czy paraeuropejską. Thinking about that union, we know that jak wiemy z historii, Unia Lubelska rozpadła się po prostu chyba dlatego, że nie była na tyle silna, aby przetrwać. Nie była w stanie przetrwać czy uchronić się przed naciskami z zewnątrz. Stąd powinna to być dla nas wszystkich lekcja. Kolejne znaczenie tego dzisiejszego wydarzenia jest symboliczne też dla stosunków polsko-estońskich. And it's many ways my speech today. W moim przemówieniu starałem się jakby podkreślać mocno te związki i niejako zachęcać Polskę do jeszcze większych starań na rzecz właśnie mówienia donośniejszym, głośniejszym głosem w naszych wspólnych sprawach w Unii Europejskiej. Polska jest jednym z tych tak zwanych nowych członków, jednym największym nowym członkiem Unii. It's the only new member state that instinctively and fundamentally. Polska jest takim krajem, który jak żaden inny kraj rozumie to, o czym mówią Estończycy, Litwini czy kraje, które kiedyś cierpiały pod jarzmem komunistów. Polska rzeczywiście to rozumie, bo ma podobną historię, powinna dlatego w naszym imieniu też powiedzieć, przemawiać. Which means that on the one hand is Poland's benefit to be big and be listened to. On the other hand, that adds additional responsibility. Także jest to wielka korzyść dla Polski, że jest duża i jakby ma posłuch, natomiast to się wiąże z większą odpowiedzialnością. And finally, the third meaning for me is just this is the university of my good friend Marius Hanslik, and he was instrumental in my coming here this time. I trzecia sprawa, czy trzecie znaczenie tej sytuacji dla mnie wiąże się z osobą Mariusza Hanslika, który był przecież z tą uczelnią związany. Spotkaliśmy się zaledwie tydzień przed tragedią smoleńską w Brukseli. Rozmawialiśmy o tym dzisiejszym wydarzeniu i nawet umożliwił mi rozmowę telefoniczną z rektorem. To jestem szczęśliwy, że na jego uczelni mogę być. Uczelni człowieka tak szacownego, tak mądrego. To, że jestem tutaj w uczelni, która jego kształtowała, jest dla mnie zaszczytem. Such a brilliant person, such a brilliant man that I've known for through the years went to school.